Zbliżamy się ku końcowi procesu Beaty Sawickiej. Jaki wynik pan przewiduje? Przede wszystkim cieszę się z tego powodu, że proces się kończy. On miał długą historię. Przypomnę tylko, rozpoczął się wniesieniem aktu oskarżenia w maju roku 2008. Najpierw sąd stwierdził, że są braki dowodowe i zwrócił sprawę z powrotem do prokuratury. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję sądu i w rezultacie sąd odwoławczy w wyniku zaskarżenia przez prokuraturę stwierdził, że należy ten proces prowadzić. Sąd zatem nie miał już wtedy innego wyjścia, tylko rozpoczął proces. Proces rozpoczął się, o ile pamiętam, w roku 2009 w rezultacie tych wcześniejszych formalnych zastrzeżeń. Kończy się teraz i jak mówię, cieszę się, że się kończy. W moim przekonaniu nie może być innego wyroku niż wyrok skazujący. Chcę powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Podczas trwania tego procesu trwały również dwa śledztwa w prokuraturze, które dotyczyły ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Oba skończyły się umorzeniem z powodu braku cech przestępstwa. Prokuratura jednoznacznie stwierdziła, że funkcjonariusze CBA, działając w tej sprawie, nie przekroczyli swoich uprawnień, działali na podstawie i w granicach prawa. Zatem te wszystkie wątpliwości, które ewentualnie sąd mógłby mieć w tym procesie dotyczące działań funkcjonariuszy, rozwiała już prokuratura, jak mówię, mocząc prawomocnie obydwa śledztwa prowadzone w kierunku ewentualnych nadużyć, których mogli dokonać funkcjonariusze. Ja oczywiście jestem sobą nieobiektywną, bo się rzeczy byłem zaangażowany jako wiceszef biura, ale moim zdaniem materiał dowodowy jest jednoznaczny i nie pozostawia najmniejszych wątpliwości zarówno co do winy obydwu osób występujących w tym procesie. Ale zobaczymy. Oczywiście dzisiaj obrońcy wygłaszali mowy końcowe. Pozostaje, ja jestem spokojny co do orzeczenia sądu w tej sprawie. Jak mówię, bardzo dobrze, że się ta sprawa zakończyła. Trwała długo i jestem przekonany, że nie może być tutaj innego rezultatu niż wyrok skazujący w stosunku do obydwu osób. Mecenas Pietrzyk powiedział dzisiaj w sądzie, że pani Sawicka padła ofiarą nadużyć CBA. Zgadza się pan z tym? Nie zgadzam się z tym. Wszelkiej maści prokuratury, sądy badały rzekome nasze nadużycia i stwierdziły, że nasze działania w tej sprawie były legalne, nie ma żadnych podstaw do ich kwestionowania. Także ja rozumiem oczywiście, że obrona sięga po wszystkie możliwe chwyty, ale myślę, że sąd nie da się na to nabrać. A jak pan ocenia w ogóle proces Beaty Sawickiej? Nie chciałbym tu oceniać procesu. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że szef CBA obecny, pan Wojtunik, skierował zawiadomienie, że składając zeznania ja, Mariusz Kamiński, Ernest Bejda czy Tomek Kaczmarek złamaliśmy tajemnicę. Tajemnicę w myśl ochrony informacji niejawnych i złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dzisiaj byłem przesłuchiwany w tej sprawie. Przed sądem, oczywiście odpowiadając na pytanie sądu, czyli rozumiem, że sąd podżegiwał mnie do popełnienia tego przestępstwa. A jaki wynik pan przewiduje? Sprawiedliwy.